Rozmowa dnia, Anna Trzcińska, dobry wieczór. Seniorom najczęściej życzymy dużo zdrowia i przy okazji świąt babci i dziadka o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej i oczekiwaniach osób starszych dziś porozmawiamy, a gościem programu jest dr Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant medycyny rodzinnej. Witam serdecznie pana, panie doktorze. To seniorzy są chyba tą największą grupą pacjentów. Zdecydowanie tak. To są osoby, które mają wiele chorób przewlekłych, wymagają takiej zwiększonej, natężonej opieki. No i też częstość tych wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej i u specjalistów również jest większa w porównaniu z młodszymi grupami wiekowymi. Czyli przychodzą do przychodni, chcą konsultacji z lekarzem i nie ma tutaj żadnych barier? Są przyjmowani, są dla nich terminy? Ta podstawowa opieka zdrowotna jest dobrej jakości, na dobrym poziomie? Jest na dobrej jakości. Pacjenci nie mają problemu z dostępem do lekarza. Oczywiście, jeżeli jest to problem przewlekły czy kontrola choroby przewlekłej, to ten termin wizyty może być ustalony w kolejnym dniu czy nawet w kolejnym tygodniu, jeżeli ta wizyta jest planowa. A jeżeli to jest stan, który wymaga natychmiastowego zgłoszenia się i wizyty u lekarza, no to jest przyjmowany pacjent w danym dniu. Gdyby pan tak mógł uogólnić, w jakim zdrowiu są seniorzy? Patrząc statystycznie na grupę seniorów, to niestety to ten stan zdrowia jest gorszy. Tych chorób przewlekłych i częstość zaostrzeń chorób przewlekłych jest większa niż obserwowaliśmy wcześniej, a więc oni wymagają większej uwagi z naszej strony, wykonywania większej liczby badań i częstszych wizyt kontrolnych. To na ile opieka koordynowana, która weszła w życie, czyli to, że lekarz pierwszego kontaktu może kierować na badania specjalistyczne, rozwiązała problemy seniorów, leczenia seniorów? Znacząco rozwiązała już na etapie diagnostyki, ale również i leczenia. A więc z jednej strony takim największym dobrem, które wniosła opieka koordynowana, to jest skrócenie czasu, jaki jest potrzebny do tego, aby postawić diagnozę, rozpoznanie. Wcześniej pacjent, senior musiał czekać wiele miesięcy, wiele tygodni do konsultacji specjalistycznej, aby mieć wykonane podstawowe badania, aby zdiagnozować na przykład migotanie przedsionków, czy niewydolność serca, czy powikłania cukrzycy. A w tej chwili może to zrobić lekarz rodzinny i zwykle ten czas do postawienia diagnozy nie przekracza jednego miesiąca. Jeżeli jakby lekarz rodzinny będzie potrzebował uzupełnienia tej opieki o konsultację specjalistyczną, to zwykle raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb, taki lekarz specjalista, czy z pobliskiego szpitala, czy z pobliskiej placówki AOS, przychodzi i konsultuje wybranych pacjentów. A więc ten czas do postawienia rozpoznania i włączenia leczenia, a więc już zabezpieczenia seniora w chorobie przewlekłej, jest bardzo krótki. No, jeżeli chodzi tak o te realia polskiej ochrony zdrowia, to wręcz błyskawiczny, tak? Mówi pan doktor, że w ciągu miesiąca dzieje się bardzo dużo, ale dotyczy to tylko 5 obszarów ochrony zdrowia. Tak, zostały wybrane 4. Na przełomie roku doszedł 5 obszar ochrony zdrowia, który obejmuje opieka koordynowana. Są to najczęstsze choroby, które występują w naszej populacji. I traktujemy ten program wdrożenia opieki koordynowanej do POZ-u jako pewien pilotaż, a więc przyglądamy się jej realizacji i uzupełniamy o brakujące badania czy o brakujące ścieżki. I w przyszłości mamy nadzieję, że ta opieka koordynowana będzie się rozwijała o kolejne obszary, tak właśnie, aby pokryć zapotrzebowanie naszych seniorów. Miesiąc temu podawał pan dane, że w regionie jest 15% przychodni podpisało umowy, jeżeli chodzi o to dobre, bardzo dobre rozwiązanie leczenia. Opieka koordynowana 15% przychodni, w kraju 20%. To było miesiąc temu. Dzisiaj te dane się zmieniły? Zmieniły. Już koniec roku już ta liczba placówek przekroczyła 20%, a w tej chwili zbliżamy się do 30%. Trzeba powiedzieć, że ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia w zakresie finansowania nastąpił pewien bodziec, który zastymulował placówki do tego, aby tą opieką koordynowaną się zainteresowały. Część placówek oczywiście patrzyła, jak ich więksi koledzy wdrażają, a więc większe przychodnie z większą bazą sprzętową i wymieniała doświadczenia. A więc mam nadzieję, że w tym roku również ta liczba placówek, która zdecyduje się wdrożyć opiekę koordynowaną, będzie coraz większa. A dlaczego nie 100%? Co jest największą barierą? Największą barierą są te wymagania sprzętowe, które musi zapewnić podstawowa opieka zdrowotna, aby opiekę koordynowaną realizować. Jeżeli wyobrazimy sobie, że chcemy zdiagnozować tą niewydolność serca, o której wspomnieliśmy, to potrzebujemy na przykład echo serca i w POZ-cie tego echo serca oczywiście nie ma, a więc musimy zapewnić albo z pobliskiego szpitala powiatowego, albo z poradni specjalistycznych czy z gabinetów prywatnych możliwość wykonania takiego badania. Stąd właśnie nie 100%, ponieważ placówki zlokalizowane w mniejszych miejscowościach, które mają właśnie trudny dostęp do tej bazy sprzętowej,
te będą musiały albo ten sprzęt uzupełnić, albo będą musiały wchodzić w kooperację z kilkoma placówkami, czy tak jak my oferujemy jako większa placówka możliwość współpracy z nami, czy myślę, że też dobrym rozwiązaniem, taką praktyką, którą słyszę od placówek, z którymi współpracuję, jest na przykład wsparcie pobliskiego szpitala powiatowego. A więc ta baza sprzętu i baza lekarzy, specjalistów konsultujących wybranych pacjentów w POZ-cie, to jest najczęstsza bariera, którą zgłaszają placówki. Czyli seniorzy mieszkający w mniejszych miejscowościach nie mają szansy na opiekę koordynowaną? Nie we wszystkich rejonach na pewno. Analizując mapę placówek z opieką koordynowaną, widzimy zdecydowaną centralizację wokół dużych miast. Czy pacjent, czy senior powinien wiedzieć, że coś takiego w jego przychodni jest? Czy powinien mówić, chce skorzystać z opieki koordynowanej, czy nie musi tego robić? Nie musi się o tym dowiadywać? Myślę, że powinien o tym wiedzieć. Z jednej strony po to, aby miał tą pewność i świadomość, że jeżeli wystąpią jakieś niepokojące objawy, to lekarz rodzinny będzie w stanie mu pomóc, będzie w stanie zdiagnozować ich przyczynę. Nie musi jakby opadać na laurach, że będzie te wielomiesięczne kolejki, których często będzie chciał zrezygnować. A z drugiej strony część pacjentów, nawet kiedy dostawała skierowanie w długim czasie oczekiwania, jednak korzystała z wykonywania badań prywatnie, wydawała pieniądze, które są, jak wiemy, nam wszystkim potrzebne, szczególnie w okresie tym jesienno-zimowym. A teraz lekarz rodzinny w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł te badania wykonać, a więc te pieniążki będą mogły zasilić domowy budżet. A jak nie będzie tych badań mógł wykonać, bo one nie mieszczą się w opiece, czyli będzie musiał skierować pacjenta do specjalisty, do ortopedy, laryngologa, wtedy z jakimi musi liczyć się terminami pacjent? No, z wielomiesięcznymi terminami, no tak realnie trzeba powiedzieć. Funkcjonuje ta wyszukiwarka poradni Narodowego Funduszu Zdrowia i często do niej zaglądamy, więc albo pacjent będzie musiał cierpliwie poczekać w swoim miejscu zamieszkania, albo w odległym miejscu, gdzie ta centralizacja opieki jest troszeczkę mniejsza i te kolejki są krótsze, po prostu pojechać i zrealizować to w innym mieście. A zależy nam w opiece koordynowanej również na tym, aby ten pacjent miał te badania, tą możliwość diagnostyki, leczenia i konsultacji u siebie, u swojego lekarza rodzinnego, a więc no blisko domu. No ale też jak czytamy o opiece, to tam nie tylko oczywiście lekarz, nie tylko kierujący na badania, ale również koordynator, czyli osoba, no, która obejmie wszystkie te problemy związane z leczeniem. Udało się znaleźć? Są takie osoby? Tak, są takie osoby i trzeba powiedzieć, że no, bardzo często mamy doświadczenie, że nie wiemy, gdzie się zgłosić, gdzie zrealizować, zapominamy o terminach wizyty i właśnie koordynator jest takim przewodnikiem, który prowadzi tego pacjenta. Kiedy pacjent zgłosi się z objawami i będzie miał wykonywany szereg badań czy konsultacji, trudno no, wszystko spamiętać i bardzo łatwo pogubić się w tym gąszczu, a więc koordynator będzie prowadził pacjenta od wizyty do wizyty, będzie dbał o to, aby zrealizować wszystkie zalecenia, bo w opiece koordynowanej oprócz tego, że mamy konsultacje, badania diagnostyczne, mamy również 3 porady dietetyczne, mamy 6 konsultacji edukacyjnych, do wykorzystania, a więc ta mnogość, ten terminarz po prostu będzie czasami u seniora po prostu gęsto zajęty. A programy profilaktyczne, czy one są popularne, czy seniorzy pytają o nie i czy z nich korzystają? Niechętnie korzystają seniorzy z badań profilaktycznych, to muszę powiedzieć. Często ta inicjatywa wychodzi od nas, czy pytamy seniora, czy te badania wykonał. Jeżeli senior jest pod naszą opieką, ponieważ ma choroby przewlekłe, no to jakby łatwiej jest mu wykonać te badania, ponieważ on co roku ma to zlecenie, skierowanie od nas. Natomiast duża grupa seniorów, która rzadko odwiedza lekarza rodzinnego, często o tych badaniach zapomina i nie robi ich w porę. Stąd też apel, pamiętajmy, żeby przynajmniej raz w roku ten stan zdrowia sprawdzić. Od listopada są zmienione kryteria badań mammograficznych dla kobiet. Do 74 roku życia można robić badania, cytologię do 64 roku życia. Te kryteria zmieniono. Dobrze zrobiono? Dobra decyzja? Bardzo dobrze, bardzo dobra decyzja. My widzimy, że częstość tych chorób przewlekłych, a przede wszystkim częstość rozpoznań onkologicznych znacząco wzrasta, więc musimy poszerzyć ten program również dla osób, które chcą wcześniej albo które nie zdążyły wykonać tych badań w porę. Gdy popatrzymy, poczytamy portal pacjenta, możemy tam znaleźć informację. W dniu dziadka podaruj mu swój czas, uwagę, by mógł korzystać z internetowego konta pacjenta. I tak właśnie czytając to, jak to wnukowie mogą pomagać, zastanawiałam się, czy te nowoczesne rozwiązania, bo internetowe konto pacjenta to rozwiązanie internetowe, są też e-recepty, sporo się dzieje i aplikacje różnego rodzaju. Seniorzy oswoili się z tym, radzą sobie, czy się tego boją? Oczywiście jest pewna bariera technologiczna i część seniorów
ma obawy, czy sobie z tym poradzi. Pracownicy rejestracji bardzo często pokazują, jak łatwo jest korzystać z tych narzędzi. Tam jest również bardzo dużo takich podpowiedzi dotyczących stylu życia, właśnie możliwości wykonania badań również profilaktycznych, bez nawet wizyty u swojego lekarza POZ. W tej chwili z takich prostych narzędzi, a więc e-recepty czy e-skierowań, korzysta już ponad połowa seniorów. Część oczywiście wymaga wsparcia młodszych członków rodziny, ale to wszystko bardzo ładnie się zazębia. Natomiast też uspokajam tych seniorów, którzy z technologią jeszcze nie zaznajomili się tak dobrze. Zawsze mogą ten wydruk papierowy w formie takiej tradycyjnej otrzymać do ręki. Najlepszy prezent na Dzień Babci, Dzień Dziadka. Można świętować te święta, to można świętować cały rok. Myślę, że takim najlepszym prezentem byłoby zadbanie o sprawdzenie, czy senior wykonał w tym roku, czy w poprzednim roku właśnie badania profilaktyczne, czy zaszczepił się na COVID, na grypę. Pamiętajmy również o tym, że są dostępne bezpłatne szczepionki raz w życiu przeciwko pneumokokom. Jest nowa szczepionka na RSV, która często niesie ze sobą większe ryzyko hospitalizacji i powikłań niż wirus grypy. I czy na przykład to internetowe konto pacjenta, czy można je wykorzystać chociażby, żeby zrobić profilaktykę 40+, która nie ma wiekowego ograniczenia, nie ma górnej granicy wieku. Zachęcać do szczepień. Szczepienia są dostępne? Szczepienia są dostępne. Przede wszystkim zachęcamy do szczepień przeciwko grypie, tych, o których wspomniałem, pneumokoki, RSV, to są bardzo ważne szczepienia. Nie mamy jeszcze wystarczającej liczby szczepień przeciwko COVID. W ostatnim tygodniu zaszczepiliśmy połowę chętnych, a więc wciąż czekamy na nowe dostawy. A po COVID-zie szczepienie na grypę staje się popularne, czy ciągle jest to chyba to ostatnie szczepienie w tej tabeli? Zdecydowanie jest na niższej pozycji niż szczepienie przeciwko COVID. My tak sobie niezbyt dobrze uświadamiamy, jakie niekorzystne następstwa dla zdrowia niesie infekcja grypowa, czy bardzo często nie badamy się w przypadku infekcji w kierunku właśnie wirusa grypy, ale niestety jest to bardzo częsta przyczyna hospitalizacji powikłań. Wirus grypy, podobnie jak wirus COVID, ma dużą powinowactwo, a więc zdolność do zajmowania układu naszego nerwowego, układu krążenia, tkanki płucnej i niesie ze sobą bardzo dużo powikłań. A więc nie zapominajmy, to jest bardzo dobry okres, w tej chwili czas na szczepienie przeciwko grypie. Luty, marzec będzie takim szczytem. O to chciałam właśnie zapytać, bo w listopadzie, znaczy mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że warto się szczepić. Ciągle warto się szczepić. Zdecydowanie i na grypę zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr. Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant medycyny rodzinnej, był gościem programu. Dziękuję za uwagę.